W ostatnim czasie rozstrzygnięto przetarg na modernizację oświetlenia na stadionie przy ulicy Narutowicza. Wygrała firma Adalight, która złożyła ofertę opiewającą na ponad 3 miliony 270 tysięcy złotych. Ma na to 12 tygodni od podpisania umowy. Oferta już jest wybrana. Czekamy teraz tylko na uprawomocnienie się. Mamy czas do poniedziałku na odwołania i będziemy podpisywać umowę po uzgodnieniu wzoru gwarancji ubezpieczeniowej. Podpisanie umowy to kwestia dopięcia ostatecznych formalności. Na tę chwilę umowa gwarancyjna, którą przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeniowe, jest korygowana przez MOSiR. Myślę, że przyszły tydzień będzie podpisanie umowy, a jeśli nie, to na początku następnego tygodnia. No, kwestia, prawnicy muszą sprawdzić tą gwarancję. I mówię, od podpisania 12 tygodni. Prace przy oświetleniu, które rozpoczną się na stadionie przy ulicy Narutowicza, nie będą uniemożliwiały rozgrywania meczów mistrzowskich. Taki jest wymóg, że prace muszą być tak prowadzone, żeby mecze mogły być rozgrywane. Oprócz tego rozstrzygnięto również przetarg na modernizację boiska do piłki nożnej przy ulicy Rapackiego. Wygrała firma Gardenia Sport, która wymieni nawierzchnię z trawy syntetycznej i wyremontuje ogrodzenie za 1 100 000 złotych. Po modernizacji obiektem będzie zarządzała spółka MOSiR. Będziemy musieli go udostępniać różnym klubom. Wiadomo, że chodzi tu o szkolenie dzieci i przeważnie to będą dzieci z tego korzystały. W kwestii gwarancji jest jeden punkt sporny, ale prawdopodobnie zostanie on szybko zneutralizowany i do podpisania umowy dojdzie w poniedziałek lub wtorek.